Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku, w tym ochrona przed przemocą, jest jednym z najważniejszych priorytetów. Jest to niewyobrażalnie okropny scenariusz, ale rozmawiając z dzieckiem, możesz pomóc mu zrozumieć, kiedy nie jest w porządku być dotykanym i chronić się przed nadużyciami. Oto trzy ważne lekcje, których warto je nauczyć. Porozmawiaj z nim o prywatności. Powiedz mu, że części ciała, które są zakryte przez bieliznę lub strój kąpielowy, są prywatne. Wyjaśnij, że nie jest w porządku, aby inni ludzie dotykali tych części ciała lub prosili o ich obejrzenie. Ponadto nie jest też w porządku, aby inni ludzie prosili dziecko o oglądanie lub dotykanie swoich części intymnych. Upewnij się, że wiedzą, jak reagować. Powiedz, że jeśli ktoś próbuje dotknąć ich części intymnych, muszą powiedzieć nie i powiedzieć dorosłej osobie, której ufają, co się stało. Zachęcaj je do dzielenia się z innymi. Powiedz dziecku, że jeśli ukrywa jakiś sekret, który sprawia, że czuje się przestraszone lub zaniepokojone, może się z nim z tobą podzielić, a ty nie będziesz się gniewać. Możesz wyjaśnić, że w tajemnicy powinny zostać tylko miłe sekrety, tak jak planowanie przyjęcia urodzinowego z niespodzianką. Pamiętaj, że te ważne lekcje mogą zapewnić swojemu dziecku spokój i dobrostan. Wspierając i chroniąc, pokazujesz dziecku lub nastolatkowi, jak dbać o innych. To jest wspaniałą umiejętnością, której można się nauczyć w każdym wieku.